szybciutko złożeni, przyjechali zatankowani. Uwaga, bo przechodzą. Patrz, psa popchnął. No bo ma pilnować. O, poczekaj, baran idzie. Patrz, że nas owce zatrzymały. Jakie fajne, słodkie. Czekajcie, bo mam blokadę drogi, wieczki przychodzą. Trąca nie, u mnie pomogło. I pan kijkiem na nas. A nie to na drogi stoi. No one wszystkie idą. Tylko w swoim tempie. Dziękuję. Gracias. Trzeba się zapinać? Co znaczy? No nie wiem. No każdy zna swoje auto, no. Ja bym dopiął przedni napęd. Znasz, może znam, ale nie wiem, to przede mną. Chłopaki, a możecie się cofnąć, bo ja jednak bym chciał wyjechać tyłem stąd. A czy ten... a mostek co? Zaminowany? No ale jaka frajda mostem jechać? No można, to nie patrz, który nie w jednym kierunku. Dawaj, dawaj chłopie, przejedziesz spokojnie. Zapinaj przód i jedziesz. Znaczy nie jest głęboko wcale. Na środku jest taki delikatny kamień, powolutku trzeba to przejeżdżać. Nie chcę jechać, wiesz, boi się. Ale popatrzcie, cały tłum aut za nami jedzie, będzie 10 chłopak. Jak Łukasz. O Jezu, ale to tak stromo się do rzeki wchodzi. Czekaj. Tam jest taki uskok. No mówię, tam jest taki kamień. Włożę, coś sobie W tym roku jedziemy Toyotą Land Cruiserem. Dzieciaki jadą naszym Isuzu. Na razie Land Cruiser setka spisuje się. 4,6, 4,7, V8, benzynka zagazowane. Na automacie. Troszkę inaczej się jeździ niż Isuzu. Już nie powiedzieliście o ilości koni, wiesz? O, 238 koni i 470 Nm. Jedna złośliwa baba, ale niestety jest lekka i nie obciąża samochodu. Koli piętna. Jakieś opuszczone budynki. W takiej ruinie mieszkają, a to taka chata wolna z tym. Nie, w tej małej ktoś mieszka. Świranki są. No to jest osobne ogrodzenie, osobne domy. Robimy obiad? Robimy. Obiad? To po lewej stronie, bo będziemy jechać w lewo, po lewej stronie, tam za krzyżem jest taka gładka polana, możemy tam stanąć i zrobić obiad. Jedziemy, nie? Aha. A my jak bierzemy coś takiego dużego między koła, to nie wywadzimy o miskę albo obak? Nie, ale mówisz, że... Tam nie trzeba nie zasłaniać. To jest szansa, jest zawsze. Ale oglądał mi, że tam piękna dolina jest. Ojejku, cudnie. O! Czym zaczepiliśmy? No, Maciek. Zderzakiem? Nie wiem czym. Ty, Jezu! Fajnie. Może coś się dostało w koło, wiesz? Matko. Mamy reduktor. Dobra, i czekajcie, aż my przejedziemy, to sobie szybciutko przelecicie fajnie z falą. Okej. do Gałużowy. Faktycznie gangalbani bardzo stromy. To trzeba coś ci odpadło chyba od Toyoty. Osłonę macie urwaną. Co, mamy urwane? Osłonę. Ale weź mi osłonę, zbierz! Nic nie wisi, tam mi spadło! Wjechałeś to prawie, Łukasz! Stopnij! Czyli już się modyfikuje Toyota. Zdecydowanie! Ale jedzie! Osłona na przód, bo kuźwa tył, a w takim na przód. Dobra, to ja jadę dalej. To ma małą awarię. Toyota, odpadła osłona od silnika. Chyba złapał, co się stało? Spod silnika, czy tam coś innego, czy jak ci pomóc? Zejść tam do ciebie? Pytają, czy ci pomóc. No nie, ja nie wiem po prostu co z tym zrobić, nie? Zabieraj na tył. Ale to uświniam. Ale w sensie zero biegów, czy co? Nie. Zbieramy śmieci. A reduktor jest zapięty? No właśnie, może reduktor wyskoczył. A to jest osłona od silnika? Ja myślę, że od przodu. Łukasz, ty widziałeś to? Rafał! Ale z przodu części wisała. Rafał. Tak, jak próbuję zdiagnozować. Powiedz mi, ty jechałeś na reduktorze zapiętym, tak? Nie. Znaczy wiesz co, no ja wolał mu to wziąć. Wziąć! To już było urwane. Tak. Nie no wiesz, no można tą osłonę potem gdzieś zamocować. Tu tam dół połóż. Cały czas się nagrywał, zapomniałem wyłączyć kamerę. Na górce była jedynie, tak? Wciąż ściągniemy patrola. Coś poszło ze sprzęgłem. Ciągniemy już tak z dobrych kilka, albo kilkanaście, nie, kilka kilometrów już. Kilka, tylko warunki ciężkie. No 20 km do serwisu. Może się uda dociągnąć.